Huracan Evo CLA 911 Cabriolet BMW 7. Mocne wejście w 2019. Pierwsze dni 2019 roku to prawdziwy zalew motoryzacyjnych premier. Lamborghini, Mercedes i Porsche zaprezentowały w ostatnich dniach istotne modele, z kolei nowy BMW ukazało się nieco przypadkowo i przedwcześnie. Oto szybkie podsumowanie. Lamborghini Huracan Evo. Lifting baby Lambo, który sprawił, że osiągi są jeszcze mniej baby. 640 koni, czyli tyle samo co w torowym Performante, 2,9 sekundy do setki, 9 sekund do 200 i maksymalnie 325 km na godzinę. Do tego wybitnie agresywny wygląd, system skrętnej tylnej osi, no i Lamborghini Dynamica Veicolo Integrata, czyli nowe oprogramowanie, które dostosowuje jazdę, przewidując potrzeby kierowcy. Nam wydaje się, że najważniejsza jest tutaj nazwa, która po prostu ma brzmieć wystrzałowo. Mercedes-Benz CLA. Po premierze klasy A, a następnie klasy A sedan, pojawiło się sporo wątpliwości, czy nowe wcielenie CLA w ogóle pojawi się na rynku. Ale pamiętajmy, to Mercedes, czyli producent, który zapełnia każdą możliwą lukę. Zresztą Niemcy dość szybko poinformowali, że CLA będzie i przyjmie rolę auta bardziej sportowego i reprezentacyjnego od czterodrzwiowej klasy A. Oto więc jest i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę dobrze. Nowa generacja jest niższa, szersza i dłuższa od aktualnego CLA. Design to hybryda pomiędzy klasą A a większym CLS-em, co trzeba uznać za komplement. Wnętrze jest już identyczne jak w kompakcie, choć Mercedes chwali się, że CLA będzie wyposażone w inteligentny system oświetlenia wnętrza, który aktywuje się po wykryciu ruchu. Na początek pod maskę powędruje 2-litrowa jednostka benzynowa o mocy 225 koni. Podstawowa cena? Na pewno więcej niż 126 200 zł. Porsche 911 992 Cabriolet. Tego mogliśmy się spodziewać. Kilka tygodni po premierze nowej 911 w klasycznym nadwoziu, pora na wersję otwartą. Na początek łamiąca wiadomość. Rozkładanie, składanie dachu będzie szybsze. Ale przejdźmy do bardziej interesujących spraw. Na razie w ofercie pojawią się dwie wersje. Carrera S i Carrera 4S dysponujące tym samym silnikiem. 6-cylindrowym bokserem turbo o pojemności 3 litrów i mocy 450 koni. 0-100 km na godzinę w 3,6-3,9 sekundy. Prędkość maksymalna 304-306 km na godzinę. Producent zapewnia, że sztywność skrętna nowego 911 Cabriolet jest jeszcze wyższa niż u poprzednika. Nie wątpimy. Ceny w Polsce? Carrera S Cabriolet od 664 tysięcy zł, a Carrera 4S Cabriolet od 702 tysięcy zł. BMW 7. Niespodziewany gość, którego debiut był planowany na za trochę. To na razie zdjęcia nieoficjalne, ale wiemy, że auto tak będzie wyglądać, gdyż zrobiono mu zdjęcia na przedpremierowym pokazie dla wybranych klientów. Co rzuca się w oczy? Oczywiście ogromny grill, który chyba ma walczyć o prymat w gamie z tym, który znamy już z X7. Kontrowersyjne, ale ciekawe zagranie ze strony BMW. Zobaczymy, jak będzie wyglądać to na żywo. Poza tym zmiany są raczej kosmetyczne. Nie mogło zabraknąć LED-owej listwy idącej przez cały tył nadwozia. To jeden z trendów ostatnich kilkunastu miesięcy w motoryzacji. Nie poznaliśmy jeszcze środka, w którym nie należy spodziewać się rewolucji. Zapewne pojawi się nowa wersja systemu multimedialnego czy kolejna ewolucja cyfrowych zegarów. A która z tych premier najbardziej Tobie przypadła do gustu i na które auto najbardziej czekasz? Daj znać w komentarzach. Ponadto zapraszam do subskrybowania naszego kanału i zostawienia lajka pod tym materiałem.